Kanał Prowadzi mnie Jezus Robert z Kasa. Dzisiaj mamy świadectwo Steni z wyjścia z ciała, z tego jak przeżyła śmierć kliniczną. Opowie nam, jak to się wydarzyło i jak spotkała przez to Pana Boga, jak się oddała Mu swoje życie i co robi Bóg teraz. Zapraszam Was. Witaj Steniu, cześć. Cześć Robert, witam. Witam wszystkich serdecznie. Za granicą jesteś, mieszkasz, także nie możemy się spotkać tak w biurze, no ale jest Messenger, możemy sobie nagrać taką rozmowę. Napisałaś pod jednym z filmów o śmierci klinicznej, że też przeżyłaś podobne wypadki, dlatego postanowiłem odnaleźć do Ciebie kontakt i się nam udało. Bardzo się cieszę. Nie spodziewałam się naprawdę. To jest chwała Bogu. Ja wiem, że Pan Jezus kieruje tym wszystkim w naszym życiu i na pewno tak miało być. Bo mamy świadczyć na chwałę Bożą. Amen. Także miło Cię poznać i przedstawić się naszym widzom. To powiedz, jak to się stało, że opuściłaś ciało, no i czy to zmieniło jakoś Twoją wiarę, relację z Panem Bogiem, jak to było też wcześniej? Zapraszam, daję Ci głos. Tak, ja mieszkając tutaj po powiedzmy około 7 latach w Niemczech, na obczyźnie, czułam się bardzo samotna. Praca, no i do tego doszedł alkohol weekendowy, bo więcej nie mogłam sobie na to pozwolić, bo jeździłam w intensywnej, pracowałam w opiece. Jeździłam do pacjenta około 50 kilometrów, także jedynie jeżeli miałam weekend, no to wtedy weszło mi to w rutynę i po tym alkoholu jeździłam do Polski często odwiedzać moje dzieci i zaczęły mi nogi puchnąć. Pewnego momentu zdarzyło się coś takiego, że spuchł mi aż do kolan, byłam w szpitalu, wylądowałam na SOR-ze, ale lekarze stwierdzili, że wszystko jest okej. Nie znaleźli przyczyny. Odesłali mnie z kwitkiem po prostu. No i pewnego razu pojechałam w listopadzie do rodziny, zrobiłam taką pożegnalną, taką imprezę przedświąteczną, jak to się mówi, no i już mając świadomość, że po prostu puchną mi te nogi, no to wzięłam sobie tabletkę na odwodnienie o 6:30 wieczorem następnego dnia. No i obudziłam się o 12:30 w nocy, bo poczułam, że mam pęcherz pełny, że muszę iść do toalety, bo to była tabletka moczopędna. I wtedy zaczęło mi się słabo robić. Wychodziły na mnie poty, było mi niedobrze, takie uczucia podchodzenia do gardła wszystkiego, no i po prostu leciałam do okna, żeby zachłysnąć powietrze. No ale jakoś minęło, położyłam się znowu, ale taka niespokojna i za chwilę powtórzyło to się. I tym drugim razem już po prostu wyszły na mnie takie poty, poczułam się blada, miałam wrażenie, że po prostu zaraz zemdleję. No i lecę do tego okna i upadłam. Upadłam na podłogę. I w pewnym momencie taka myśl, że na pewno mnie ktoś usłyszał, na pewno mi ktoś pomoże, bo moja mama obok spała z moim ojcem. Ale niestety, nikt mnie nie usłyszał. No i w pewnym momencie siedzę sobie oparta na ziemi, o kanapę narożną i pierwsza moja myśl, moje słowa były: Panie Boże, ja nie mogę umrzeć, nie teraz. Jeszcze nie czas, ja po prostu muszę jeszcze, mam do zrobienia coś tutaj. Muszę dla dzieci żyć, dla wnuków. No i w pewnym momencie spojrzałam się tak w prawą stronę i ujrzałam swoje ciało leżące na ziemi. I po prostu, no niedowierzanie, ja mówię, ale jak to? Ty nie żyjesz? No tak. No i taka konwersacja między sobą. I tak patrzę i niedowierzam. I mówię do siebie cały czas, nie? Ja mówię, no ja nie żyję, ale jak to? Nie, to jest niemożliwe, nie? No tak, no przecież widzę siebie. No i mówię, to tak trwało kilka razy, aż w końcu sobie uświadomiłam i poczułam nawet taki wstręt w pewnym momencie do tego ciała leżącego. No i mówię, no ale przecież ja żyję, ja mówię, ja myślę, ja widzę. No i w pewnym momencie to była taka właśnie krótka utrata przytomności. Jak wróciłam do ciała, to siedziałam na ziemi, miałam spodnie od piżamy do kolan i tak się spojrzałam, a dlaczego ja mam te spodnie tak do pół? Dopiero zaczęłam sobie przypominać, co się wydarzyło. No i aby potwierdzić to, co mi było, bo ja jestem z zawodu pielęgniarką,
zmierzałam sobie ciśnienie, no ja miałam ciśnienie 60/30, nie? I wiedziałam w tym momencie, co mi się stało. Że to jest niemożliwe, żeby człowiek to przeżył tak normalnie. A czyli no to była jakaś taka zapaść była, tak? Tak, to była zapaść. Niedotlenienie i... Ja mówię, ja to widzę do dzisiaj, ja mam tak samo ten obraz przed oczami i ja wiem, że to nie jest jakiś sen, że to nie jest, bo ja wiem, jak później, co się wydarzyło w moim życiu, jak Pan Bóg odmienił moje życie, jak ja zaczęłam się zmieniać, jak ja nawróciłam się, uwierzyłam w Jezusa Chrystusa, w Pana Boga żywego. Ja po prostu zaczęłam szukać, natrafiłam na drogę krzyżową po tym, co mi się stało. A jeszcze wracając do tego, obudziłam mojego tatę i mówię, co mi się stało, a on mówi spokojnie, bo ja mówię, trzeba chyba wezwać karetkę, bo jak mi się to trafi trzeci raz, to ja po prostu tego nie przeżyję. Ale nie miałam strachu już, nie bałam się. No a powiedz i... jeszcze, wracając do tej chwili wyjścia z ciała, jak się wtedy czułaś, czy coś tam czułaś, czy jak to przeżywałaś w ogóle? Znaczy się czułam jakąś taką wolność, taką można to określić jako błogość, taki stan, że już nawet bym nie chciała wracać. To było coś takiego, to mnie odrzucało, to ciało mnie odrzucało od siebie. Ja poczułam wstręt, to był taki moment, że nawet takie ohydne coś, nie? Że to, co leży tam. Ja czułam, że ja żyję, że ja po prostu jestem duchem. Znaczy się nie, w tym momencie tego tak nie odczuwałam, że jestem duchem, ale wiem, że ten stan bardzo mi się podobał, nie? Ja to mówię, miesiąc czy dwa miesiące po tym wydarzeniu ja sama dochodziłam do siebie, uzmysławiając sobie, co mi się przydarzyło, czy to naprawdę była prawda, ale później, jeżeli już natrafiłam właśnie na tę drogę krzyżową, bo to... Ale poczekaj jeszcze, poczekaj. No ale to byłaś tylko w tym pomieszczeniu, tam gdzie było twoje ciało, czy gdzieś jeszcze się poruszałaś? Nie, nie. Czy ktoś do ciebie przyszedł, czy coś widziałaś innego? Nie, nic nie widziałam. A słyszałaś coś, jakieś głosy, muzykę? Nie, nic. Nic. Okay. Wiem, że to był tylko taki błogi stan mojej świadomości. Po prostu coś wspaniałego. Gdzie nie ma czasu, gdzie nie liczy się czas. Praktycznie człowiek sobie nie zwraca sobie uwagi tymi rzeczami właśnie materialnymi, nie? Nie myśli w ogóle o tym. To jest zupełnie, można powiedzieć, inny wymiar, nie? Inna ale świadomość. Ale widziałaś wszystko w tym wymiarze, co się tutaj dzieje, tak? Tak, tak. Czyli jeszcze tamtego świata nie zobaczyłaś jakby, a jeszcze przywiązana byłaś tutaj. Nie, ale czułam to całą sobą, nie? Wiedziałam, że w tym momencie pokonałam śmierć, tak jak Chrystus, tak? Że na tym życie się nie kończy. Uświadomiłam to sobie wtedy. Że... Do tego momentu nie wierzyłaś, że jest życie po śmierci? No, chyba raczej nikt w to tak za bardzo nie wierzy, jeżeli tego nie doświadczy. To są takie rzeczy, tak jak niewierny Tomasz. Jak nie zobaczy, to nie uwierzy. Ja byłam takim niewiernym Tomaszem. Raczej w życiu. Czyli twoja relacja wtedy z Bogiem jeszcze nie była jakaś taka pogłębiona, czy była? Do tego momentu? Nie. Ja szukałam Boga, szukałam, ale nie było tej wiary. To co się wydarzyło, bo też jakieś cuda wydarzyły później. Tak, po tym ja oczywiście weszłam na YouTube, bo szukałam, mówię, wcześniej takie już słuchałam programy różne, bardziej właśnie religijne. No szukałam tego Pana Boga. I natrafiłam na drogę krzyżową, ale to była tak drastyczna droga krzyżowa, że ja po prostu... W tym momencie to jakby mi serce pękło i ja chyba płakałam przez 2-3 godziny rzewnie, żałując za moje grzechy i uświadomiłam sobie, co tak naprawdę jest ważne w życiu, dla kogo ja żyję i co ja zrobiłam w życiu takiego, że nie odnalazłam tego Pana Boga, tak? Nie umiałam odnaleźć, że wiem już teraz, no i oczywiście zaczęłam czytać Biblię, tak? Słowo Boże. Ja mówię, to jest chleb powszedni, tak jak Pan Jezus nauczał. I po tym rzewnym płakaniu mówię, zrobiłam się jeszcze bardziej wrażliwsza, bo ja byłam zawsze wrażliwa na ludzką krzywdę. Był taki moment, że poszłam do sklepu i leżał człowiek. A ja się jakoś śpieszyłam i tak sobie mówię, a jak wyjdę z tego sklepu, to mu pomogę, nie? I to był błąd.
I słyszę, już karetka jedzie. Wyszłam z tego sklepu, podeszłam, było dwie osoby takie młode. Już pomogliśmy, już karetka leci. Ja weszłam do domu, miałam z 200 metrów i się rozpłakałam. Ja mówię, Panie Boże, ja mówię, no jak ja mogłam mu nie pomóc, temu człowiekowi, nie? Taki miałam wyrzuty sumienia. Ja mówię, w życiu mi się czegoś takiego nie zdarzyło. No i się rozpłakałam. Ale wiedziałam, że on jest zabezpieczony, że już jest w drodze do szpitala, że będzie miał pomoc. I za dwa dni poszłam na CPN wieczorem o 22:00 i ja tego człowieka spotykam na CPN-ie, a on tak idzie na wprost mnie i patrzy mi się w oczy, a ja tak, tak, daję mu nie wiem ile tam 2 czy 5 euro, po prostu takie zadośćuczynienie. Ja tego człowieka spotkałam po 2 dniach, tego właśnie bezdomnego i powiedziałam, Panie Jezu, wybacz, nigdy nie przejdę obojętnie obok człowieka, choćbym nie wiem, co się stało. Później był taki moment, byłam wypróbowana, jechałam autem z takiej dróżki, z takiego lasku. U nas w Niemczech jest tak, że z prawej strony samochód ma pierwszeństwo. No i pędził na mnie jeep. A ja, to były sekundy, ja po prostu ani nie mogłabym cofnąć się, ani do przodu pojechać. I ja się po prostu zatrzymałam. I ja powiedziałam, Panie Boże, wola Twoja. Ten samochód pędził na mnie od strony kierowcy, zatrzymał się dosłownie 4 centymetry przede mną. Facet zbulwersowany, nerwowy, a ja spokojna, dziękuję Panie Jezu. Ja po prostu zawierzyłam swoje życie Panu Bogu, oddałam i wiem, że wszystko, co się dzieje w moim życiu, to jest po prostu nie moja wola, a wola Pana Boga, Pana Jezusa. Stenio, no a jak to zrobiłaś? Jak zawierzyłaś to życie Panu Jezusa? Poczekaj, tylko dokończyć ten trzeci przykład ci dam. Była straszna wichura, straszna, wiało. Ja miałam takiego starego Forda, jechałam sobie i tak sobie myślę, przyszła do mnie myśl, gdyby ta gałąź teraz spadła, nie? I ja patrzę, gałąź leci, 3-metrowa przede mną, także ja zdążyłam przyhamować i ja mówię, dzięki Panie Boże, nie? To były takie właśnie rzeczy, które można powiedzieć, wypróbowanie mnie, mojej wiary, czy co zapytałeś, bo przepraszam cię, nie zrozumiałam. Pytałem się o jak zawierzyłaś swoje życie Jezusowi, a z tą gałęzią to rozumiem, że poczułaś się taka ostrzeżona jakby, tak? Tak, ta myśl przyszła i to się zaraz wydarzyło, tak? Po prostu człowiek zrobił się taki bardziej wrażliwy, słucha myśli, bo wiesz o tym, że tutaj w ciele, na ziemi, to człowiek myśli bardziej kategoriami cielesnymi. A jeżeli masz łączność z Duchem Świętym, z Duchem Bożym, to słuchasz swoich myśli i potrafisz nad tym zapanować. Mm-hmm. No tak, tak. Na tym polega ta relacja, że wsłuchujemy się w to, co jest Boże i spróbujemy to rozeznać, czy to nasze myśli, czy Boże dokładnie, myśli. Dokładnie. Ale też właśnie... A powiedz, no jak oddałaś swoje życie Jezusowi? Czy to jakieś rekolekcje były, czy sama to zrobiłaś? Nie, ja zaczęłam czytać Biblię. Ja sobie założyłam aplikację w telefonie. Ja w ogóle czytałam, był taki moment w moim życiu, że ja potrafiłam północy czytać Biblię. Do 4 rano nie spałam, wstawałam o 4, jak już się ptaki budziły, jak chwalą Pana Boga. Dla mnie to było coś wspaniałego. No i zaczęłam po prostu, ja zawsze byłam, mówię, taka wrażliwa, zaczęłam fotografować naturę, odnajdywałam wszystkie działa Boże właśnie w tym, co nas otacza w tym świecie. No nie jest to łatwa droga, podążąc za Panem Jezusem, bo wiadomo, że to jest walka każdego dnia, tak? Bo jesteśmy ludźmi grzesznymi, cielesnymi, upadamy. No ale wiem jedno, odmieniło się moje życie w ten sposób, że ja po prostu zaczęłam się nie wstydzić Chrystusa, tak? W sensie takim... Zaczęłam o tym mówić mojej rodzinie, moim dzieciom, mojej mamie, moim znajomym. Zaczęłam rozdawać trochę Biblię. Zaczęłam mówić, że zbawienie otrzymujemy przez łaskę, że tylko Pan Bóg przyciąga nas do siebie, tak? Bo sami my nic nie możemy sami od siebie. Człowiek sam, choćby chciał, nie da rady. No i mówię, przede wszystkim ten pokój ducha, tak? Ja mam... Jeżeli żyjesz Słowem Bożym, powiedzmy, nie martw się o następny dzień, bo ten dzień ma dość swoich zmartwień. Tak jak ptaki się nie martwią, co będą jeść, co będą, w co się ubiorą. Tak samo człowiek powinien zawierzyć Chrystusowi i ma ten pokój ducha
i wie, że co by się nie działo, to nie jest sam w życiu. A Stenia, powiedz, czy teraz boisz się śmierci? Nie. Powiem ci jeszcze teraz taki przypadek. Sama nie wiem, co mam o tym myśleć, bo to było 2 tygodnie temu. Ja się dusiłam. Ja się zakrztusiłam kawałkiem mięsa. Stanął mi w gardle. Widziałam śmierć przed oczami. Spanikowana. Bo to były sekundy. Chwyciłam tylko za wodę. Wzięłam łyk wody. I wypluło to się. To poleciało na 5 metrów chyba. To się okazało... Wiesz, ja to jestem taka w życiu, że... Ogólnie się jest, zrobiłam bardzo taka spokojna, opanowana, taka, no mówię, wszystkie złe emocje odeszły, tak? Nie ma we mnie złości, nie ma jakichś takich nienawiści, niechęci, raczej to wszystko jest na dobrze, ale człowiek się w tym świecie tutaj, kurczę, bardzo często wraca tutaj, nie? Myślami. Jak to się mówi, za bardzo to cię pociąga, tak? Pieniądze, praca, że jak to się mówi, zapominasz, że bez Boga, bez właśnie cytatów biblijnych, bez tego Słowa Bożego, ty bardzo szybko się staczasz, nie? Ty musisz tym żyć na dzień dobry, witać Boga, dziękować, przede wszystkim być wdzięcznym, a następnie prosić. To jest taka kolejność w życiu. I wiem, że samemu człowiek nie da rady. Przejść przez cokolwiek. Ja zaufałam Jezusowi i wiem, że choćbym szła ciemną doliną, zła się nie ulęknę. I wtedy po tym kawałku mięsa, co się dusiłam, to tylko sobie pomyślałam, Panie Boże, chcesz mnie już zabrać? Tak bez pożegnania, z dziećmi, z nikim, ja po prostu za bardzo jestem przywiązana do rodziny, nie? To jest ten mój problem. A wiem, że powinniśmy oddać wszystko. A powiedz mi, a czy rodzina, znajomi, przyjaciele zauważyli w tobie jakąś zmianę po tym wypadku? Tak, tak. Czy pytali się, co się stało? Czy im opowiadałaś o tym? Moja siostra opowiadałam, to ona powiedziała, oj siostra, przestań filozofować, nie wierzy. I za bardzo o tym nie opowiadałam, bo stwierdziłam, że ludzie i tak w to nie uwierzą. Ale na przykład zaczęły się dziać takie rzeczy, że ludzie zauważali we mnie potem... można tak powiedzieć, anioła. Na przykład dzwonię do mojej siostry na kamerce, mam taką aureolkę, to tak światło odbijało. Matko, ty jesteś aniołem moim, nie? A ja mówię, co się stało? No, mówię, no ja widzę anioła. No i tak na przykład dużo ludzi w ten sposób we mnie postrzega. Na przykład miałam sen. Przyśnił mi się taki znajomy, bardzo, bardzo taki, kurczę, z młodych lat. Się okazało, że chciał popełnić samobójstwo i ja mu pomogłam. Miałam sen i miałam takie poczucie, że ja muszę do niego zadzwonić i skontaktować. Nie powiedziałam mu od razu o tym śnie, tylko wiedziałam w tym momencie, że on miał, był u kresu swoich sił, był zakochany bardzo, która kobieta go rzuciła i chciał popełnić samobójstwo, właśnie alkohol. I ja miesiąc czasu o niego walczyłam, nie? Ja mu takiego powera dałam, tak z nim rozmawiałam, takiej nadziei, że poznasz kogoś, że zobaczysz, że się odmieni twoje życie. No i tak było. Po miesiącu czasu poznał wspaniałą dziewczynę, jest szczęśliwy do dzisiaj. A naprawdę miał myśli samobójcze. No to pięknie, chwała Bogu. A czy też mówisz o Panu Jezusie innym właśnie, tym znajomym, przyjaciołom? Tak, czy dzielisz tak. się tym? Mówię przede wszystkim, mówię moim dzieciom, aha, jeszcze w moim życiu coś odmieniło. Ja oczywiście miałam perypetie, takie niesnaski z moją córką, 5 lat nie miałyśmy kontaktu, wszystko wróciło do normy. Miałam problemy z dziewczyną mojego syna, która zablokowała mnie na Facebooku i wnuka mi nie mogła dać oglądać przez rok czasu. No takie rzeczy, to się wszystko... wyprowadziło na prostą. Mam wspaniałe kontakty, wspaniałe relacje. No i po prostu mówię, przede wszystkim mówię o Panu Jezusie Chrystusie, bo to jest nasz Zbawiciel. Byłam między innymi na grupach takich właśnie różnych, jak to się mówi, chrześcijańskich. Dużo poznałam wspaniałych ludzi, mamy kontakt. No i przede wszystkim... wiara, tak? Wiara i Słowo Boże. Były też takie momenty w moim życiu, że oczywiście duch zły robi też podgórkę, tak?
też ci podpowiada, że Biblia to nie jest natchniona księga, że były takie momenty, że człowiek, nawet zdrożyłam z drogi 3 miesiące w ostatnim roku właśnie na te wszystkie nowe świadomości, tak New Age. Ale powiem ci, bardzo szybko wróciłam na dobrą drogę i mówię, ja dziękuję za wszystkie doświadczenia w moim życiu właśnie i te złe doświadczenia, tak? Bo gdyby nie te doświadczenia, nie byłabym takim człowiekiem, jakim teraz jestem. I naprawdę Pan Jezus żyje, jest Bogiem żywym, jest w nas, w każdym człowieku i niestety Stanis się rozładował telefon i utraciliśmy połączenie, nie możemy nawiązać. Także zakończę już nagrywanie tego świadectwa. Pomodlę się w takim razie chwilę za naszych widzów już sam. Boże, dziękuję Ci za każdą osobę, która ogląda ten film. Bądź uwielbiony w życiu każdej osoby. Przekonaj nasze serca, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem, że świat duchowy istnieje, że jest prawdziwy, że czeka na nas nowe życie, wspaniałe życie w Twoim Królestwie, w Królestwie Jezusa, że ten świat materialny, ten cielesny, o którym mówiliśmy, rozsypie się, on się skończy, ale będzie świat istniał wiecznie przy Twoim sercu, przy Twojej miłości. I dziękuję Ci, Ojcze, że przez zasługi krwi Chrystusa, przez Jego ofiarę na krzyżu, przez Jego wzięcie naszych grzechów, mamy do Ciebie śmiały przystęp, możemy się cieszyć już tu na ziemi, już Ci dziękować za zbawienie nasze, za uratowanie nas, za to, że chcesz nam dawać siebie stale i nieustannie w wieczności w niebie, tam będziesz dawał się na okrągło, stale w 100% będziesz zaangażowany w dawanie swojej miłości, swojego pokoju, swojego błogosławieństwa, obfitości. I też wiem i wierzę, że możemy tego doświadczać tutaj, na ziemi. Już mieć te przebłyski Twojego miłosierdzia, Twojej łaskawości. Wyjść spod tego panowania diabelskiego, który chce nas ciągle wrzucić w cielesność, w grzeszność, w nieczystość, w chciwość, w nieuczciwość. Dlatego wyrzekamy się tego zła, Panie, wyrzekamy się ducha złego, wyrzekamy się grzeszności naszej. Przyjmujemy Ciebie, Duchu Święty. Potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Twojej osoby, Twojego życia w nas. Potrzebujemy Twojej miłości, Twojej troski, Twojej mocy do tego, żebyśmy zakończyli grzeszyć, żebyśmy zaczęli żyć dla Ciebie, dla Twojego Ojca w niebie, dla Króla Królów, dla Pana Panów. Duchu Święty, zapraszam Cię teraz do mojego serca, zapraszam Cię do każdego serca, które teraz ze mną zawoła. Przyjdź Duchu Święty i zagość i rozlej życie w naszych sercach. Daj nam nowe duchowe serce, nowe serce, aby już te stare serce, gdzie te rosły, te korzenie zła już nie miały się gdzie poić, nie miały gdzie brać pokarmu. Teraz daj nam te serce nowe, gdzie będziemy brali pokarm ze światłości, z radości, z czułości, tak jak Stenia właśnie, żebyśmy przestali narzekać, przestali żyć cieleśnie, zaczęli właśnie błogosławić, cieszyć się, kochać. Dziękuję Ci, Ojcze, bo wierzę, że Ty nam to dasz, bo Ty powiedziałeś, żebyśmy prosili, a wszystko będzie nam dane. Żebyśmy kołatali, będą nam drzwi otworzone. I wierzę, że to się teraz dzieje. Wierzę też, że przychodzisz do nas z uzdrowieniami, że przychodzisz do nas ze Twoim nowym życiem. Widzę takie światło, które dotyka wielu serc. Widzę też ciało, które są rozświetlane w różnych miejscach i wierzę, że Bóg uzdrawia teraz kogoś z chorego barku. Bóg przychodzi do relacji matka-córka, która jest gdzieś zniszczona i będzie to naprawiał, będzie Wam pomagał się jednać. Chwała Tobie, Panie. Wierzę też, że Bóg przychodzi do ucha i odtyka ucho, które może jakieś szumy ma, może jakiś niedosłuch. Chwała Tobie, Panie. Wierzę też, że Bóg przychodzi do żeber, do jakiegoś złamanego żebra, które
Być może długo się goi i tam ból jakiś jest. Wierzę, że ten ból odchodzi. Chwała Tobie, Panie. Dziękuję Ci też, Ojcze, że żyły, widzę, że dotykasz żył jej chorób układu krwionośnego. Chwała Tobie, Panie. Niech w imię Jezusa odejdą te wszystkie choroby. Zobaczyłem też, jak taki nowotwór jest ściskany Twoją dłonią, Jezu, i wyrywany z ciała jednej osoby. Chwała Tobie, Panie. Błogosławię Cię, Panie, za to i dziękuję Ci też. I proszę Cię o więcej, Duchu Święty, proszę Cię o więcej, Ojcze. Proszę Cię, żebyśmy doświadczali więcej Twojej mocy, Twojej łaski i obfitości. Amen. Chwała Tobie, Panie. Amen. I proszę Cię, Maryjo, o opiekę nad nami, nad wszystkimi oglądającymi, o to, byś nas wszystkich zaprowadziła do Jezusa, zasłoniła nas płaszczem Twojej miłości, aby każdy z nas też miał anioła, którego Ty poślesz, bo Ty jesteś Królową Aniołów, aby nasi aniołowie stróżowie i inni aniołowie uzdrowienia, aniołowie, którzy przynoszą nam różne dary niebieskie, abyśmy byli zaopatrzeni przez nie. Już Ci dziękuję za to, Maryjo. Amen. A Was, kochani, zapraszam do subskrybowania kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie, do zostawienia kciuka, udostępnienia filmu, niech to się rozejdzie, niech usłyszą inni, że Bóg jest, Bóg żyje i daje dotknąć się swoim dzieciom, daje się poznać tym, którzy Go naprawdę szukają i chcą Go szukać. Na dziś to wszystko. Pozdrawiam i do następnego nagrania. Pa!